Hejka kochani, witajcie w kolejnym filmie z serii Top 5. Dzisiaj skupimy się na stylach architektonicznych, które są wyjątkowym połączeniem estetyki, funkcji i kulturowego tła, które odzwierciedla ducha danej epoki. Od wczesnego stylu romańskiego po nowoczesne, współczesne koncepcje architektoniczne, architektura świadczy o ciągłej ewolucji ludzkiego myślenia, a także postępie technologicznym, który widać w architekturze, która nas otacza. Każdy styl cechuje się charakterystycznymi dla niego elementami, dlatego ważne, żebyście zwracali na nie uwagę, rysując budynki z danej epoki. Więc czas najwyższy, żebyśmy przeszli do omawiania stylów i zapoznali się z tymi elementami. Pierwszym stylem, który dzisiaj poznamy, jest styl romański. Pojawił się on w Europie około X-XII wiek naszej ery i to był pierwszy styl, który miał wspólne cechy na terenie całego kontynentu. No to czas, żebyśmy poznali te cechy. Mury w stylu romańskim były grube i masywne, co dawało całej budowli stabilność, a także uczucie ciężkości. Następnym elementem są małe okna. Były one zazwyczaj głęboko osadzone w murze, były właśnie małe i miały często wykończenie półkoliste. A skoro mówimy o wykończeniu półkolistym, występowały w stylu romańskim łuki półkoliste. Można je było spotkać w oknach, w drzwiach i innych elementach w tej architekturze. W stylu romańskim pojawiły się także pierwsze sklepienia. Zazwyczaj stosowano stropy drewniane, ale pojawiły się tak zwane sklepienia kolebkowe, które polegały na rozparciu łuku całej nawie. W stylu romańskim dominowały również wieże. Wieże zazwyczaj były tworzone na bazie kwadratu. Wieże były powszechnym elementem, który był stosowany w tym stylu architektonicznym. Były symbolem dominacji i władzy. Podsumowując, styl romański charakteryzuje się uczuciem ciężkości, stałości i stabilności. Rysując budynki w tym stylu, ważne, abyście zwrócili uwagę właśnie na te elementy, czyli grube mury, małe okna, łuki półkoliste, a także wieże. Nie zapominajcie o masywności konstrukcji, elementach, z których były wykonane te budynki, a także o detalach, które występowały w tym stylu. Kolejnym stylem, który poznamy, jest styl gotycki. Pojawił się w XII wieku we Francji i dominował potem przez kolejne wieki w całej Europie. Wyróżnia się on szeregiem charakterystycznych dla niego elementów, takich jak na przykład wysokie sklepienia. Wysokie sklepienia pozwalały na stworzenie większych wnętrz, gdzie można było zawrzeć większe okna. Pojawiły się tak zwane sklepienia krzyżowe i krzyżowo-żebrowe. Wraz z upływem czasu pojawiły się również takie sklepienia jak sklepienie gwiaździste, sklepienie kryształowe, a także sklepienie sieciowe. Tak jak w stylu romańskim dominowały łuki półkoliste, w stylu gotyckim pojawiają się łuki ostrołukowe. Możemy je zaobserwować w takich elementach jak okna, drzwi czy nawet arkady. W stylu gotyckim jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów są ogromne i dominujące kolorowe witraże. Często przedstawiały one sceny biblijne, historie świętych, a także symboliczne obrazy. Bardzo istotnym elementem w tym stylu gotyckim są tak zwane łuki przyporowe. Jest to istotny element konstrukcyjny, który pozwalał na przenoszenie obciążeń z dachu, a także sklepień na zewnętrzne przypory. Taki zabieg pozwalał na budowanie wyższych budynków, a także wstawianie większych okien. Dodatkowym elementem, który występuje w tym stylu architektonicznym, są wieżyczki i pinakle. Nie tylko pełnią one funkcję dekoracyjną, ale także konstrukcyjną, ponieważ pomagają w przenoszeniu obciążeń. Cały ten styl gotycki charakteryzuje się smukłością, wzniosłością, a także dążeniem do nieba. Rysując obiekty w tym stylu, warto skupić się na smukłości elementów, wertykalności, a także bogactwie detali. Trzecim stylem, z którym się dzisiaj zapoznamy, jest styl barokowy. Pojawił się on w Europie w wieku XVI i trwał tak do połowy XVIII wieku. Charakteryzuje się on dynamizmem, emocjonalnością, a także bogatą dekoracją. W tym stylu ważną funkcją w dekoracji było użycie światłocienia. W architekturze barokowej światło odgrywało kluczową rolę. Świetliste przestrzenie przeplatały się z cieniami, tworząc dynamiczne wrażenie.
Barok jest epoką, która kochała bogactwo, dlatego jest on pełen przepychu, a także zdobienia. Możemy zauważyć, że występuje w nim wiele rzeźb, wiele stiuków, fresków, a także ornamentów. I spójrzcie na tą fasadę. Okazałe fasady były jednym z charakterystycznych elementów stylu barokowego. Są one złożone, falujące i występuje w niej sporo elementów rzeźbiarskich, kolumny, pilastry, a także wieżyczki. Niestety nie mam tego na rysunku, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że barokowe rezydencje i pałace były wyposażone w ogromne schody, które prowadziły do głównego wejścia. W baroku królowały również ogromne kopuły. Były one zdobione i często znajdowały się w katedrach i kościołach barokowych. Architektura barokowa to nie tylko budynki, ale również zieleń. Bardzo ważną rolę odgrywały tak zwane ogrody barokowe. Były one starannie zaplanowane, symetryczne. Występowały w nich liczne aleje, rzeźby czy nawet fontanny. Styl barokowy charakteryzuje się dynamizmem, teatralnością i bogactwem form. Rysując w tym stylu, nie zapomnijcie o tych elementach. Pamiętajcie o tym całym przepychu, falujących i dynamicznych formach, a także grze światłocieniowej, która odgrywała bardzo ważną rolę. Czwartym stylem, z którym się dzisiaj zapoznamy, jest styl klasyczny. Jak widzicie, możemy odnaleźć w nim wiele nawiązań do antycznej architektury starożytnej Grecji i Rzymu. Jak przyjrzymy się, widoczne tutaj są pilastry, czyli spłaszczone kolumny. Jak pamiętacie, w Grecji występowały takie porządki kolumn, jak kolumny doryckie, kolumny jońskie, a także kolumny koryńskie. Nad wejściem głównym albo portykiem znajduje się tak zwany fronton. Jest to trójkątna część, która często była wewnątrz rzeźbiona. Był to element dekoracyjny, który dodatkowo nawiązywał do tej antycznej architektury. W stylu klasycznym występowały także dekoracyjne fryzy. Tutaj niestety nie są one za dobrze widoczne, ale często były rzeźbione. Budynki w tym stylu klasycznym mogły być często zdobione, jednak zazwyczaj zachowywały one prostotę, elegancję, a także harmoniczność w projektowaniu i proporcjach. Styl klasyczny cenił sobie elegancję i równowagę, dlatego ważne, żebyście nie zapomnieli, rysując budynki akurat w tym stylu architektonicznym. Ostatnim stylem architektonicznym jest styl współczesny. Jest on dobrze znany każdemu z nas, ponieważ mamy z nim styczność na co dzień. Styl współczesny to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele kierunków, a także trendów z ostatnich kilku dekad. Niemniej jednak istnieje wiele cech i charakterystycznych elementów, które się powtarzają w budynkach wykonanych w tym stylu. Jednym z ważnych i często zauważalnych elementów jest prostota formy. Widzimy, że budynki te skupiają się na prostych i czystych liniach i formach, które są powtarzane. Często nie występuje w tym nawet zdobienie. Widzimy, że całość jest kubistyczna. W architekturze współczesnej często są również używane nowoczesne materiały, takie jak stal, beton czy szkło lub jeszcze inne nowe materiały, które pojawiają się w obecnych czasach. Materiały te stają się coraz powszechniejsze, a ich użycie sprawia, że architektura zyskuje dodatkową czystość formy. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów są duże przeszklenia. Widzimy, że okna są tworzone praktycznie na całą wysokość ściany. Taki zabieg pozwala nam na wykorzystanie maksymalnie światła dziennego w ciągu dnia. Mimo że współczesna architektura ceni sobie prostotę i minimalizm, możemy zauważyć, że budynki te mają geometrycznie skomplikowaną formę i strukturę. Podczas rysowania w tym stylu architektonicznym ważne, żebyście zwrócili uwagę na takie elementy jak prostota, minimalizm, czystość form, a także nowoczesne materiały. Nie zapomnijcie o wpisaniu waszego budynku w cały kontekst, czy to będzie miasto, czy krajobraz. Dlatego ważne jest, żebyście podczas rysowania nie zapomnieli o tej interakcji waszego budynku z otoczeniem i nie zapomnieli o funkcji waszego budynku, a także jego innowacyjności. Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności rysunkowe, a także wznieść swoje prace na zupełnie wyższy level, koniecznie zapisz się do naszej szkoły rysunku SealArt, gdzie nauczymy cię tego. Jeśli chcesz być na bieżąco i nie przegapić kolejnych odcinków, koniecznie daj lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Możesz nas znaleźć też na innych social mediach. Jesteśmy też na Facebooku, Instagramie, a także na TikToku. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku.